w sklepie Carrefour. A po co? A po to, żeby nakręcić reklamę, która ma zachęcić w tym roku wszystkich Mikołajów do kupna zabawek, które dzieciaki znajdą pod choinką. Jest tutaj pusto, ponieważ jest północ. Aby zrobić zdjęcia w supermarkecie, możemy tylko je zrobić nocą, kiedy tak naprawdę sklep jest zamknięty, a otwarte dla nas. Również korzystaliśmy z rampy i z placu manewrowego za sklepem, gdzie udawaliśmy świąteczny zgiełk i hałas. Razem z Julią zdecydowaliśmy się podejść do tej opowieści Carrefourowej dosyć klasycznie. Kamera jest cały czas na wózku, dominują powolne jazdy i takie spokojne opowiadanie. Myślę, że zawsze każda historia, którą się buduje na kontraście, jest zawsze ciekawa, no bo gdzieś szuka się rzeczy, które jakoś będą się ze sobą ciekawie zderzać. To, czy to jest w dźwięku, w barwie, w szybkości montażu, tak jak w tym przypadku. Tutaj mamy też taką muzykę, która na początku jest szalona, pędząca, żeby później się uspokoić. Szukałam tutaj do tej roli osób, które mają talent komediowy. Dobrze się czują w takich sytuacjach, gdzie właśnie trochę trzeba się pobawić tą rolą, umieć się trochę z siebie śmiać, mieć dystans do siebie i myślę, że to się bardzo fajnie udało.